Witaj na kanale Pyszne Smaki. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcesz być na bieżąco z przepisami. Dzisiaj pokażę Wam przepis na sok z marchewki i jabłka. Zaczynamy od obrania marchewek. Ja użyłam 6 dużych marchewek i to jest wystarczająca ilość dla 3-4 osób. Następnie już nożem odkrajamy końcówki i doczyszczamy marchewki. Następnie możemy obrać jabłka bądź dać ze skórką. Ja część obrałam, ponieważ miały taką brzydką skórkę, a resztę po prostu dałam nie obierając. Z jabłek, czy to obranych, czy nie, wycinamy gniazda nasienne. Owoce, które dajecie do soku, są dowolne. Ja również robię z gruszkami, czy też nawet z buraczkiem. Marchewkę i jabłka kroimy na mniejsze kawałki, tak żeby nam się zmieściły do sokowirówki. Osobiście Wam powiem, że właśnie sok z marchewki i jabłka od razu kojarzy mi się z dzieciństwem, bo zawsze mama nam jesienią taki sok robiła. I następnie po kolei wkładamy nasze owoce i warzywa do sokowirówki i wyciskamy sok. Jeżeli nie mamy sokowirówki, możemy zetrzeć na tarce na drobnej marchewkę i jabłka, no i wycisnąć je na sitku. No ale wiadomo, wymaga to więcej pracy. I tutaj mamy sok marchewkowy, specjalnie na potrzeby tego filmiku. Zrobiłam osobno sok marchewkowy i jabłkowy, a później połączyłam go w całość. A następnie wkładamy sobie jabłka do sokowirówki i wyciskamy sok z jabłek. Tutaj mamy sok jabłkowy. Osobiście najbardziej lubię, kiedy te dwa soki są zmieszane razem ze sobą, dlatego je połączyłam. Zachęcam Was do robienia własnych soczków w domu, bo to jest mega zdrowe.
I oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Do następnego filmiku. Cześć!